Dobra, mamy rybkę. Pięknego karasia. Taki typowy na suma. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Siemanko wszystkim, z tej strony Hunter Fishing, planer z wędką. Wpadłem dzisiaj na zalew po robocie na chwilę obczaić sytuację, jak tutaj w ogóle ryba żeruje. Chodzi mi o białą rybkę na spławiczek, ponieważ są zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka za parę dni. Na razie udało mi się złowić jednego karasia, a siedzę za jakąś godzinkę. Nie jest za wesoło. Nie no, są ryby, są. No i jest. O, bączek. Patrz, zobacz, ryba. Patrz, zobacz. Co to jest, zobacz. Rybka. Gdzie ona nie widzi? Patrz, tu Abi. Tak. Tak się wodzi. A, czyli pan łowi i wyrzuca z powrotem. A inni też tak przybierą sobie do domu? A nie, no to zależy od wędkarza. Aha, czyli możecie sobie brać. Tak, ja tam łowię na sportowo. Żeby pomęczyć. Tak. I ona tu żyje? Tak. No widzowie, udało coś się chwycić solidniejszego. Teraz tylko pytanie, co to będzie. A, ładnie chodzi. Trzeba troszkę zmęczyć go. O! Chyba jesiotr. A, jesiotrek. Taki Pinokio się trafił. Zobaczcie, coś mu się tu z noskiem stało. O. Taki maluszek. Szkoda, szkoda, bo myślałem, że to jakiś linek będzie. Na gnojaczka wziął. Trochę już się tych jesiotrów tu obłowiłem. No ale cóż, no, dobry i taki jesiotr. Przyjechałem z córką Mają troszeczkę połowić ryby, pouczyć się wędkować, bo za dwa dni mamy zawody tutaj nad zalewem. Jest z nami królik Mateusz. Siemanko. Maja, przywitaj się. Cześć. Uczymy się łowić. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie Maja złowiła jedną rybkę. Branie było. O, branie miałaś. Poczekaj. Mateusz tutaj z tyłu podpowiada jej. No tnij. O, siedzi? Nie ma rybki. Maja już się zaczyna nudzić. Ona mówi, że chętnie by poszła do domu. A na zawody kto się będzie uczył? Majunia? Co, chciałabyś wygrać? No to trzeba się uczyć. No nudzi mi się. Tu masz robaka, załóż. Chodź tu.
O, co to? Jaskarz. Nie, okoń. Aj. Super, Maja, gratulacje. Daję podtrzymać tego konia. To wcześniej złowiłaś płotka, a teraz złowiłaś drapieżnika, o konia. Ona jeszcze o konia nie trzymała w ręku, daj jej. Trzymasz mocno. O! No trzymaj. Zobacz, no. Pokaż tu do kamery wszystkim. Ubrudził się. Taki okonek, no. Ubrudził się troszeczkę, tak o. Jaki żywy. Dobra, wyrzuć go do wody. Super. Co się, Maja, cieszysz, tak? Złowiłaś rybkę? Naprawdę? Gdzie ją masz? Faktycznie jest ryba. To ty ją złowiłaś? Tak. Sama, osobiście. Super. No trzeba ją wypuścić. No dalej, szybko wypuść ją. Tata ci ją poda. Nie chcę wziąć. No to wyciągaj. Podnieś rękaw. Rękaw podnieś, bo zaraz go zmoczysz. Pokaż do kamery, co to za ryba jest. Ucieka ci. Nie, fajnie. Płotka. No, wypuść. Ale fajny ma płetwę. Ładna. Nie ruszaj się, ryba. No, poleciała. Super, gratulacje. Zejdź na dół, zobaczysz węża. Widzisz? Patrz, idzie tutaj, zobacz. Widzisz? Widzisz? Widzę. To jest za skroniec. Mogę go rzucić do wody? On patrz, jak tata podejdzie do niego, to on ucieknie. Zobacz, patrz, widzisz? Ucieka, widzisz? Zobacz. To jest prawdziwy wąż. Zobacz. A on umie pływać? Umie pływać też, zobacz. Bo ja... Widzisz, patrz, jak pływa, no widzisz? Bo jak byliśmy pod namiocie, to ja też widziałam takiego węża. Podobnego, ale bardziej czarny. Maja. Halo, wstawaj, na zawody jedziemy. Hej. Halo. Jedziesz na zawody, czy nie? Nie, no jeszcze chcę trochę pospać.
Witam Państwa. I tak, uczestnicy dzisiejszych zawodów zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria to jest 5-6 lat. I to jest tak, grupa Wasilewski Jakub, Wiciński Fabian, Frankowski Jan, Gajewski Szymon, Surynowicz Filip, Maciaszek Marcelina, Kucharski Antoni, Andrzejewska Julia, Balcerzak Alicja, Wilińska Alicja, Zimolon. Kategoria 7-10 lat. Zgłosili się Sierant Kacper, Siwy, Maja Siwy, Kazimierowska Zuzanna, Gołębieski Szymon, Szmyt Antoni, Kotowicz Alan, Cichalewski Adam, Starbała Oliwier, Majewski Marcel, Frankowski Franciszek. Zapisani. I kategoria 11-13 lat. Królikowski Eryk, Chmielecki Olaf, Mąkulski Norbert, Grusiecki Antoni, Kawulski Jakub, Starczewski Michał, Raciniewski Antoni, Gorzelewska Aleksandra, Rojewski Kamil, Prusaczyk Adrian, Grobelski Kacper, Zimna Kalina, Majewska Zuzanna, Szmyt Jan, Stępka Maciej. Teraz tak, zawody będą polegały na łowieniu ryb. I teraz tak, w każdej kategorii jest inny regulamin postępowania. Wiadomo, że ci najmłodsi mają najmniej umiejętności, dlatego tak, w kategorii 5-6 lat zawodnik samodzielnie zacina rybę i wyholowuje ją. Dlatego każda inna pomoc jest dozwolona przez opiekuna, czyli opiekun szykuje sprzęt dziecku, może założyć przynętę na haczyk, zarzucić wędkę i w momencie zarzucenia wędki musi tą wędkę przekazać dziecku. Dziecko trzyma tą wędkę, jeśli ma branie, zacina rybę, wyciąga ją i z kolei opiekun już może wyhaczyć rybę, założyć nowego robaka, zarzucić wędkę i dalej przekazuje wędkę dziecku. I sędziowie, tutaj w tej kategorii sędzią sektorowym będzie kolega Jacek Gawinowski. On będzie, sektor, każda kategoria jest w innym sektorze. Dzieci 5-6 lat będą miały tutaj ten sektor przed nami. Tu jest pierwsze stanowisko i w tą. Stanowiska są ponumerowane. Ja jeszcze później wyczytam, w każdej kategorii wyczytam numer, które dziecku na którym stanowisku dziecko będzie łowiło ryby. Kategoria 7-10 lat. Zawodnik samodzielnie zarzuca, wyholowuje rybę, natomiast wszystka inna pomoc jest dozwolona. W kategorii 7-10 lat zawodnik operuje samodzielnie wędką, zarzuca, wyciąga. Rybę już może zdejmować opiekun. Natomiast w kategorii 11-13 lat zawodnik samodzielnie zakłada przynęcę, zarzuca zestaw, wyholowuje rybę, odhacza rybę, wkłada ją do siatki. Dozwolona pomoc przy odhaczaniu ryby głęboko zaciętej, która głęboko połknęła haczyk. I oczywiście przy splątaniu zestawu. Tak, w kategorii 5-6 lat zawody będą trwały do 9.30. W pozostałych dwóch kategoriach do godziny 10. Po rozejściu się na stanowiska przygotowujemy się do zawodów. Można przygotować zanęty, wymierzyć grunt, ale nie łowimy. Łowienie nastąpi i łowienie i nęcenie nastąpi po takim sygnale. Nie wiem, zobaczymy. Zanęta, jaką będę stosował na zawodach Sensas 3000, typowo płciowa. Ciekawie pachnie nawet. Do tego dochodzi konopia prażona. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jesteś.
kiedy będzie sygnał. O, dobrze, trochę niżej. Trzymaj rękę. No Maja, pasz na spławik. No i zaczęły się zawody, łowimy jakieś 10 minut, jak na razie jesteśmy bez ryby, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No widzowie, już mamy dwa bączki, fajnie, cieszę się, Maja też się cieszy. Ile mamy ryb, Maja? Dwa. Dwie rybki. No uważaj, uważaj, branie. Dawaj, pójdź. Dawaj, do góry go. Tak, stój, powoli, bo spalnie do wody. Błek. Daj. Co ci będę opowiadał? Później ci opowiem. Zobacz. Znała, wiesz? No tak jak mówiłeś, no. No i dobrze. No, pokaż ten towar, zanętę. No, miód malina, no. Didzia lala. To mówisz, że reszta nic? Tak słabo. Co? Słabo. A łapę coś w ogóle, czy nie? To czas od czasu ktoś tam widzę jakąś uklejkę złapie, nie? A gdzie jest Mateusz? Mateusz tam daleko siedzi, bo on ma, wiesz, jego brat jest starszy i on tam jest w trzeciej grupie, a my jesteśmy w średniej, w drugiej. No tak, ale ten, na co on łapie? Na to samo co ja, też mu konopię dałem, nie? Tylko, że on ma inną zanętę. A, jego ma zanętę? Inną, no tak zwykłą trapera, nie? Ale na razie nic nie ma. No tak. No Maja, bądź przygotowana. Bo coś się zaczyna dziać. Już trzecią rybę mamy. No wiem. Ja wiem, teraz widzowie już wiedzą też. Nie nagraliśmy, no bo jesteśmy na zawodach i nie ma za bardzo czasu, żeby nagrywać. No. Ale mamy trzy. Trzy ładne karasie mamy. A nie bączki? Bączki i karaś to jest to sama ryba. No niestety, mamy tutaj sporo ryb w łowisku, ale się pojawił jakiś drapieżnik, prawdopodobnie jakiś okoń, ewentualnie szczupak i cały czas przegania. I tak samo wszystko psuje. No, psuje. Czwartą rybę mamy, ale ładna, duża. Dawaj, bierz na tam. No. Dawaj, bierz. Powoli. Ale się szarpie. Mam czwartą rybę. Czwartego karasia. Czyli nie zarzucaj, tata ci zarzuci. Później. Łowimy dalej. No ja. Chcesz mieć pierwsze miejsce? No to trzeba łowić dalej. Złowiłam czwartego karasia. Jak będziesz miała pierwsze miejsce, to co? To cała rodzina będzie szczęśliwa. No. Zobaczymy, całkiem możliwe, że wygramy. Musimy. Mamy cztery karasie, a z tego co widzę, to bardzo słabo tutaj inni łowią. Ale próbują. Próbują, no. Starają się bardzo mocno. Tak. Jeden chłopczyk już złowił. Też karasia jednego, no. Musimy rybki, tak. Proszę pana. Rzucajmy. O, bardzo ładnie. Masz, Maja, nagrywaj. Największą rybkę. Czekaj, daj to Maja. Dać. O. Tam przejdziesz tamtej strony, to będzie wynik widać. 359. No 359 gram, to? I największego zmierzymy jeszcze. To chyba będzie ten właśnie. Jak pan chce, na linię, ale można też
chce robić zdjęcie. Ten może na wyłowie. Dobra, nie. Ten ma 18,5, nie, ten mniejszy. 18,5. Gdzie to mam wpisywać, dziadek? A tu żadne trzeba robić. Zaraz boku. Tak, 18,5. Ta ryba skacze. No bo żyje. No. I ryby wypuszczamy. Maja wypuści. Tylko bez pudełka. Pudełko zostaje. Zgadza się. Dobra, oddaj panu pudełko. Piąteczka. Kto tam przyjechał? Zaraz zobaczysz. Piąteczka. A to już się skończyły zawody? No, nasza grupa tak. Tam jeszcze. I wy jak? Cztery bąki. Nie, z zdjęcie z Mateuszem? Tak? Ja patrzę, ty Mateusz. Piąteczka. A to grupa wie, mrówka. Do ilu ona jest? Do ilu ona jest? Od 7 do 10. I jakie poszło? Będziemy mieli pierwsze miejsce prawdopodobnie. Tak? Brawo kochanie, fajnie było? Mam bułeczki, kiełbaski, idę dalej, zobaczę, bo tu Antoś jest jeszcze taki mały. I tak, na razie bez podziału na kategorie, czyli nagroda za najdłuższą rybę otrzymuje Frankowski Jan. Był to leż długości 23 cm 6 mm. Prosimy prezesa koła o wręczenie nagrody i prosimy Janka Frankowskiego. Proszę bardzo. Miejsce ósme z wynikiem 70 punktów, Surynowicz Filip. Miejsce czwarte z wynikiem 114 punktów, Adam Cicholewski. Czekaj, powoli. I teraz podium. Miejsce trzecie z wynikiem 126 punktów, Franciszek Frankowski. Brawo. Na podium zaraz. Na podium. Miejsce drugie z wynikiem 188 punktów, Marcel Majewski. Na podium. Proszę bardzo. Miejsce pierwsze z wynikiem 359 punktów, Maja Siwy. Brawo! Proszę bardzo. Brawo, córcio! Ale ty z makołyką! Uważaj, że ci się jakoś... No i... Maja! Okej. A zdawana, że niech pan ciebie nie chce jedno. To jest drugi zdjęcie. Rodzice niech pomogą zabrać. No ja to ty tutaj położę. Żebyś Marcel! Ja jej pomogę. Serdecznie. Ja jej pomogę. Daj, Maju. Ja potrzymam. Daj. Teraz ładnie uśmiechnąć się. Na serek.